Hej, 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 hej. Ktoś tu dołącza, fajnie. Mam nadzieję, że słychać mnie i widać, i dzisiaj nic technicznego się nie wydarzy. Dzisiaj widzimy się już na. Hej, hej, fajnie. Super, piszcie, jak jesteście, bardzo się cieszę. Dawajcie serduszka na zachętę. A dzisiaj już widzimy się na czwartej rozmowie z cyklu Kobiety w męskim świecie. Dzisiaj moją gościnią jest Nina Rapo, którą już mam nadzieję zaraz zobaczymy na. Jeżeli wszystko się zepnie. Także bardzo się cieszę, że jesteście. Z Niną porozmawiamy sobie o tym. O, jest i Nina. Super, hej, hej. Słyszysz mnie? Tak, tak. Ty mnie słyszysz? Tak, jest okej. Okay. Tak, super. Super. Bardzo fajnie, że udało się połączyć. Ja jeszcze tylko dokończę, bo mówiłam właśnie, że jesteś moją gościnią i że porozmawiamy o tym, czy miłość do wina i rozkoszowania się jego aromatami to dobry pomysł na biznes w Polsce i na... O, jest i ten nasz jakby motyw przewodni całej rozmowy. Mam nadzieję, że powiesz nie nam... Nie można dzisiaj. Mam nadzieję, że powiesz nam kilka ciekawostek na ten temat, ale zanim jeszcze zaczniemy, poproszę Cię, Nina, jakbyś mogła powiedzieć kilka słów wprowadzenia o sobie i zaraz przejdziemy do clue naszej rozmowy. Mam trochę pytań do Ciebie, mam nadzieję, że osoby nas oglądające też będą ciekawe pewnych aspektów Twojego biznesu, czy w ogóle Twojej drogi. Także Nina... Powiedz nam parę słów o sobie i przechodzimy do rozmowy. Super, dzięki. Weronika, super, super pomysł na ten cykl rozmów, bo myślę, że fajnie rozmawiać o różnych rzeczach, co robimy, bo zawsze to jakaś inspiracja w życiu. Może nie musimy robić to, co inny, ale daje to takie poczucie, że też możesz robić różne rzeczy. Dokładnie to miałam. Szczególnie jak słyszę o takich ciekawych inicjatywach jak twoja. No dzięki. No cóż o mnie, to zawsze trudno dla mnie mówić o sobie. No to tak wkrótce, jestem Chorwatką, która błędem znalazła się w Polsce. I bardzo dużo rzeczy w moim życiu powstało tak, jak ja to może źle nazywam, ale błędem. No wszystko tak, planowałam coś innego, a plany poszły inną stroną i może w dobrym kierunku, tak jak miało być. Jestem w Polsce już 8 lat i jakoś w różne sposoby planowałam i chciałam wyjechać, ale mi się nie udało. Przyjechałam na Erasmusa, skończyłam na uczelni i ciągle nadal jestem na uczelni w Toruniu. Tak prywatnie i też biznesowo kończę doktorat i zajmuję się innowacjami i w sumie ekoinnowacjami, co też jest związane z tym, co robię biznesowo. A biznesowo to mam winnicę, robię wino, jestem rolniczką. Mam nadzieję, że niedługo będę mieszkała na wsi i w sumie spełniam marzenia od przed 15 lat, że pracuję przez internet, mieszkam na wsi. A marzenie było mieć kozę, jeszcze ją nie mam, ale to jeszcze. Jest w planie i koza też. Okay. No i tak tyle wkrótce. Myślę, że jakoś jeszcze wyjdzie w rozmowie. No, pojawiło się tu dużo nowych wątków, które mam nadzieję Cię podpytać, ale jakbyś tak mogła powiedzieć od początku, skąd w ogóle ten pomysł na to, żeby wino, w ogóle winnica, to nam się kojarzy tak z Francją, z jakimiś włoskimi klimatami, a Ty w Polsce robisz wino. Jak to w ogóle się stało? No takim głównym momentem w moim życiu było poznałam miłość swojego życia i w sumie tak zaczęliśmy rozmawiać. Nie, w sumie na pierwszy date zabrał mnie na festiwal wina.
I to był moment, kiedy zaczęliśmy rozmawiać, że byłoby super mieć winnicę i że w sumie oboje lubimy wino, a i że byłoby fajnie spróbować to zrobić w Polsce. To jest, winiarstwo w Polsce się rozwija w ostatnich latach bardzo szybko i na bardzo fajnym poziomie, naprawdę na poziomie nawet Austrii, Niemiec, albo środkowej Europy, typu, nie wiem, Słowacji, Węgrach. A może jakoś nieznana jeszcze na wielki szereg osób, ale naprawdę winiarstwo w Polsce to jest, powstaje coś może modnego, może nie modnego, że wszyscy wiedzą i wszyscy znają o tym i wszyscy to będą robić, ale coś, co ludzie rozumieją coraz bardziej, że to można robić w Polsce. No i w sumie znaleźliśmy opuszczoną winnicę, a planowaliśmy, w sumie szukaliśmy ziemię, żeby zacząć od zera. Udało nam się znaleźć już obsadzoną winnicę, a co nam pospieszyło wszystko o parę lat, bo winnica to takie przedsięwzięcie, które cię najbardziej na świecie uczy cierpliwości. Bo do pierwszych zbiorów czekasz 4-5 lat. O kurczę. Co jest taki czas, który naprawdę, a w ciągu 5 lat albo 4 lata musisz ciągle pracować, tak samo jakbyś miał zebrać, tylko nie zbierasz, wyrzucasz. Także to jest no taki moment, że spotkaliśmy się w dwójkę i tak zdecydowaliśmy, dlaczego nie spróbować. Super, wow, ciekawe, ciekawe, to jest mega. A powiedz mi, jak wygląda właśnie w praktyce takie prowadzenie winnicy? Czy to jest taka sielanka i już powiedziałaś trochę, że to tak długo się czeka i to jest wow, w sensie szok, że trzeba tyle czekać. Ale pomijając to, jakby chodzi mi o samoprowadzenie, czy jakby management tego całego przedsięwzięcia, bo to nie ukrywajmy, jest duże przedsięwzięcie. Jak to wygląda w ogóle? Czy to jest właśnie takie przyjemne, wiesz, później chodzenie, przechadzanie się z lampką wina, co możemy zobaczyć na filmach, czy to jest raczej praca, 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 praca? Chciałabym, żeby to było tak jak z filmu. Bardzo często żartuję z ludźmi, bo ludzie, jest to taki stereotyp, że ludzie myślą, że to jest takie fajne, masz lniane ciuchy, kapelusz i biegasz sobie między tymi krzakami, wszystko jest takie ładne, a słońce świeci, taki zachód słońca i potem masz kieliszek i to wino. I naprawdę myślę, że wszyscy winiarze marzą o tym, że te butelki od razu uzupełnione rosną z tych krzaków. A w sumie to jest bardzo daleko od historii, jak ona naprawdę wygląda. Jakoż staramy się też i będziemy, to jest takim naszym celem przez tą naszą winnicę, też edukować o tym, co znaczy prowadzenie winnicy i jaki to jest proces od tego grona, albo nawet od zimy, kiedy się nic nie dzieje, a do tego, co mamy w kieliszku, jaka to jest w sumie długa droga. No to, co już wspominałam, że to jest taki test cierpliwości, że na pierwsze wino musisz poczekać co najmniej 5-6 lat, bo od momentu zbioru do momentu, kiedy wino się zrobi, to też jest jakiś moment, czy to jest pół roku, czy nawet dłużej, a co znaczy, że pieniądze i twój materiał siedzi w piwnicy i nic się z nim nie dzieje. A to, co jest najważniejsze, wino powstaje w winnicy przed tym, że są grona, bo praca w winnicy trwa cały czas, cały rok. W zimie na minus 15, kiedy jest takie zimowe
cięcie starych gałęzi, a do momentu teraz, kiedy jest 35 stopni i trzeba kosić, trzeba usuwać gałęzie, które nie są potrzebne, robienie oprysków. Także to jest taki proces, który trwa dosłownie cały rok. Wiem, że mamy w przeciągu roku mamy przerwę od połowy grudnia do połowy stycznia i to jest moment na wakacje, odpoczynek i regenerację. Super. Jakby ciekawe jest to, że to tak naprawdę bardzo faktycznie skomplikowane niż to, co gdzieś tam nam w głowach się po prostu pojawia, myśląc o tym, o, swoja winnica, nie? I jakby to jest takie wow. No dobra, Nina, a powiedz mi, jak ty się w ogóle czujesz jako kobieta jakby w takiej branży, bo no to jest chcąc nie chcąc trochę branża alkoholowa, w tym sensie, że no jednak wino, jakkolwiek byśmy go nie postrzegali, to też do alkoholi należy. I raczej, przynajmniej gdzieś tam w mojej głowie, z tym, co mi się kojarzy, no to raczej jest to taka branża bardziej męska. Może tutaj szczególnie whisky i jakieś mocniejsze alkohole, ale wino też. Nawet tak gdzieś patrząc na jakieś filmy, czy przedstawianie po prostu takiego biznesu, to raczej jakby mężczyzna jest tym głównym prowodyrem, czy tam takim zarządcą. A powiedz, jak ty się czujesz jako właścicielka, taka przedsiębiorczyni właśnie związana z tą branżą? Dodałabym coś, co mówiłaś, co myślę, że bardzo, bardzo jest istotne, bo winiarstwo to jest część rolnictwa i na razie w Polsce nie ma takich statystyk, ile jest kobiet, ale w Polsce statystyki są nawet dla mnie było niespodziewane wysokie. Bo aż 30% gospodarstw rolnych, 30% są zarządzane przez kobiet, a co myślę, że jest bardzo fajnym jakimś takim wskaźnikiem. W świecie wina, no to jest świat alkoholi oczywiście, ale w świecie wina możemy rozróżnić bardzo, bardzo różne. No nie wiem, czy konsument, czy osoba podawająca, czy osoba produkująca, bo to są różne gałęzie, które są związane z winem. A jakież tam statystyki mówią, że kobiety bardziej piją wino częściej niż inne alkohole. Zdecydowanie patrzyłam nawet dzisiaj ilość sommelierów. I zdecydowanie większość sommelierów jest mężczyzn, a kobiety są takie perełki. Nina, przerwę ci na chwilę, to są osoby, które są właścicielami Nie, jakichś firm. sommelierzy to są osoby, które podają wino, które pracują w większości w restauracjach, wine barach, które są odpowiedzialne za dobór wina do jedzenia. I zadowolenia takich potrzeb klienta. A między osobami produkującymi wina, no, bardzo często to są biznesy rodzinne i bardzo często kobiety są włączone w to. Może one nie są widoczne, bo wydaje mi się, że bardzo dużo kobiet z różnych winnic są tak trochę no, nieeksponowane. Na całe szczęście poznałam bardzo dużo kobiet z różnych polskich winnic i to są naprawdę super fajne kobiety. A nawet istnieją winnice w Polsce, które są prowadzone zupełnie przez kobiety, a co naprawdę oddaje im wielki szacunek, bo to jest naprawdę ciężka praca. Fajnie, że o tym mówisz, że ta branża i generalnie świadomość tak naprawdę o winach, winiarstwie i
trochę postrzeganie tego jako sztuki, no bo nie jest to tylko takie stricte alkoholowe po prostu konsumowanie. A powiedz, czy ty się spotkałeś z jakimiś stereotypami przez to, że jesteś kobietą w tej branży? Nie wiem, jakieś. Bo to najczęściej z takim bardziej skostniałym myśleniem wychodzą osoby z takich, jakby na zasadzie dostawcy albo jacyś tacy współpracownicy. Czy ty miałaś coś takiego, jakby jakieś takie historie z tym związane, że ty jako kobieta jesteś w takim biznesie? Na całe szczęście nie miałam takiego doświadczenia, że ja jako kobieta, może w sensie tylko kobieta, bo spotykam się na co dzień z stereotypami, że w Polsce jest niemożliwe, żeby zrobić wino. I taka moja misja życiowa jest po prostu uczyć ludzi, że można. I pokazywać to przez to, co robię. Myślę, że też to takie, nie wiem, może mam takie szczęście, że jestem Chorwatką i jak powiem, że jestem Chorwatką, to od razu ludzie mówią: A, no dobra, to ty się znasz. Bo to u was rosną jak szaki, to ty się znasz, to dobrze, to dobrze. Także mam taki cząstkę, taką egzotykę w naszej historii, która tak trochę daje nam zawsze taki dodatkowy plus, ale zdecydowanie jest bardzo dużo stereotypów takich, co po prostu, dlaczego to robicie, a jesteście nienormalny, że zaczynacie winnicę jeszcze w Polsce, No a właśnie. no, jak mówiłam rodzicom i jak mówiłam przyjaciołom tam w Chorwacji, że zaczynam taki projekt, to wszyscy się łapali za głowę i mówią: Co ty robisz? To ty jesteś nienormalna, absolutnie. Ale nie wiem, myślę, że warto robić rzeczy, mimo tego, że tu te rzeczy nie były nigdy robione. No, jestem naprawdę pod wrażeniem, że się zdecydowałaś na taki krok, w sensie w obcym kraju, którego nie do końca znasz, jakby jeżeli chodzi tam o cały ten background, brzydko mówiąc, ale jakbyś mogła tak powiedzieć w ogóle, właśnie, no, bo cały czas to jest takie ciężkie do uwierzenia, że w Polsce i robisz wino i to jest polskie wino. Jak Polska właśnie i polskie wina wypadają na tle innych krajów? No, ocieplenie globalne, no, na szczęście lub nieszczęście idzie w naszą korzyść, bo nie wiem, jaka jest temperatura u ciebie, ale w Toruniu jest 36 stopni, No właśnie, i to już któryś dzień z rzędu. Ale z drugiej strony nieważne jest, czy jest ciepło, bo w produkcji wina nie chodzi o to, że musi być ciepło. Jedny z najlepszych i najbardziej cenionych regionów na świecie są zimne, mgliste, bez słońca, na przykład Szampania. I ja uważam, że dobry winiarz jest winiarz, który umie z tego, co ma, w warunkach, w jakich ma to, co ma, zrobi najlepiej, co może. I cokolwiek to znaczy, bo niektórzy będą robić wina słodkie, bo mają możliwości robić wina słodkie. Niektórzy będą robić czerwone, bo mają takie warunki. Ale myślę, że warto znać swój kontekst. Wina w Polsce, winnic jest coraz więcej i ilość rośnie co roku do roku. W tym momencie jest ponad 400 winnic w Polsce. Areal hektarowy jest bardzo śmieszny porównując z Francją albo Włochami, ale dopiero to początek i istnieje bardzo dużo winnic, które po prostu nie są zarejestrowane, bo czekają ten period, ten czas, 4 lata, żeby po prostu ruszyć z rejestracją i tak dalej. Co też nie pokazuje taką realną
realny obraz, jak to naprawdę wygląda. A wina są coraz lepsze. Winiarze się uczą, dzielą się wiedzą, co jest bardzo fajne. A jest coraz więcej festiwali, a jest coraz więcej spotkań winiarzy i jest coraz więcej ludzi, bo to jest największa wartość dla nas, a to jest konsument, któremu będziemy sprzedawać nasze produkty, że coraz więcej ludzi jest świadome, że wino istnieje, że wino jest fajne, i że polskie wino też istnieje i że polskie wino też jest fajne. A niektóre winnice no, nie mogą naprodukować ile mogą sprzedać, co jest no, motywujące. Konkurencji, ale to też daje taką motywację, żeby robić dobre wina, nie byle jakie, bo już konsument wie, co jest dobre wino. Właśnie chciałam Cię zapytać, czy my w Polsce już mamy tą świadomość tego, co to jest dobre wino i umiemy takie wino docenić? No, trudno to powiedzieć, bo dobre wino jest drogie wino. I nie wszyscy mogą sobie kupić dobre, drogie wino. A polskie wino jest w kategorii bardzo drogiego wina. A jakaś taka przeciętna cena to jest między 60 a 100 zł. Co na butelkę wina, no to jest sporo, sporo kasy. Ale coraz więcej ludzi docenia, że wino może być dobre, ale nadal w życiu spotykam ludzi, którzy piją Carlo Rossi, co nie jest winem. Ale myślę, że świadomość się zdecydowanie zmienia. Coraz więcej jest wine barów, które oferują jakąś taką inną ofertę, nawet win naturalnych, biodynamicznych. Teraz daję jakieś takie wyrazy, które może są niezrozumiałe, ale wina, które są inne niż takie klasyczne wina, na które się może konsument, który pije Sklepie. wino, tak, który się przyzwyczaił. I myślę, że to się tak ładnie rozwija i ma taki wzrastający tempo, że mamy takie dobre, płodne tło, żeby się rozwijać, żeby działać. I myślę, że to, co jest też fajne, że w Polsce jest jeszcze tyle przestrzeni na, powiedzmy, konkurencję, że może być jeszcze z 1000 winnic i nadal będzie, jestem pewna, nadal będzie zainteresowanie, żeby ludzie chcieli spróbować. I jest jeszcze taka może różnica kulturowa, może nieświadome dla Polaków, ale może to źle zabrzmi, ale Polak to patriota i Polak kupi wszystko, co jest polskie. Nawet to wino może być nie najlepsze na świecie, ale jest polskie, to kupię. Albo jest lokalne, to kupię lokalnie. Tylko żeby, nawet nie piję wina, ale kupię, bo jest lokalne. No, coś w tym jest, to prawda. A ja jeszcze tylko powiem, bo widzę, że cały czas dołączacie. Jeżeli macie jakieś pytania do Niny, rozmawiamy dzisiaj o winie, o prowadzeniu winnicy, której właścicielką jest właśnie Nina, i o tym, jak ten biznes wygląda od środka. Także jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo Was proszę o zadawanie na czacie. To oczywiście przeczytam i podpytamy Ninę o to, co będziecie chcieli wiedzieć. A jeżeli nie macie pytań, to zawsze będziemy wdzięczne za reakcję i serduszka, bo to też jakaś forma takiej
powiedzmy, social mediowej zapłaty czy odwdzięczenia się za to, że Wam się podoba albo dowiadujecie się czegoś nowego. A tymczasem, Nina, mam kolejne pytanie. Czy Ty jesteś szczęśliwa z tym, co robisz? Jak się teraz tym czujesz po tych takich pierwszych szokujących gdzieś tam Twoich znajomych newsach? Jak się teraz z tym czujesz? Jak zawsze w życiu są dobre dni i mniej dobre dni. Generalnie jestem szczęśliwa, bo robię coś, co mnie rozwija, daje mi taką motywację, żeby wstać z łóżka i porobić coś. I uważam, że praca na ziemi i w ziemi i z roślinami to jest jakiś lecznicza praca, która daje bardzo dużo satysfakcji, bo to jest praca, którą widzisz taki wynik swojej pracy prawie w momencie, że nie wiem, jest trawa, pokosisz, już nie ma trawy. Albo nie wiem, nie ma żadnego lepszego momentu szczęścia niż jak po prostu pracujesz jak koń cały rok i w końcu w sezonie widzisz te piękne, soczyste grona na tych krzakach i to jest taka satysfakcja, kurczę, udało się. I to daje takie poczucie szczęścia. Też myślę, że ważne jest to poczucie rozwijania się i uczenia się, ale też takiego uczenia się przez robienie, bo nie ukrywam, że no nie jestem osobą, która naukowo zajmuje się winem, która wyprodukowała 10 tysięcy milionów hektolitrów wina. Ale ciągle przez to, że działam, ciągle się uczę i to jest coś, co daje takie też poczucie, o, coś nowego dzisiaj się dowiedziałam, coś nowego dzisiaj się nauczyłam i to daje takie poczucie szczęścia. To brzmi jak pasja i bardzo się cieszę, że to jest w tobie. A Jagoda ma pytanie do ciebie. Jagoda cię pyta, co pijesz i jakie wino będziecie robić? Okej, okay. Piję patriotyczne, piję wino z Istrii, nie chorwackiej, tylko słoweńskiej. I piję wino pomarańczowe z szczepu Malwazija. Wino pomarańczowe to jest wino, które było macerowane na skórkach, dlatego ma taki ciemniejszy kolor. Bardzo. Nie wiedziałam, co to znaczy, że było macerowane. Okej, okay. Znaczy sok czy białych, czy czerwonych winogron jest przezroczysty. Znaczy on nie ma koloru. Czerwone wino robi się procesem maceracji, że ten sok jest razem przez kilka dni albo godzin na tych skórkach, które dają kolor. Okay. I one przez to, że były razem ze skórkami, dają kolor czerwony albo fioletowy, albo jakokolwiek go nazwiemy, a białe wino zazwyczaj nie robimy przez proces maceracji, ale bardzo często no winiarze, teraz to jest bardzo modne i ludzie to chcą pić, że się maceruje też białe winogrona i dostaje się taki kolor i takie inne nuty tego wina. One jest bardziej takie z więcej ciała. Okej, okay, a co będziecie za wino robić u siebie? No, mamy na razie, mam prawie hektar winnicy, z tego połowa jest obsadzona, połowa będzie obsadzona w przyszłym roku i na razie kombinujemy i badamy, co można zrobić z winnicy. Mamy
trzy odmiany białego i dwie czerwonego. I będziemy robić różne wina, będziemy kombinować, będziemy robić też pomarańczowe wino, a też musujące wino. Zobaczymy wszystko, jak ten sezon się potoczy. Mam nadzieję, że żadnego gradu do jesieni nie będzie i że pogoda posłuży. I zobaczymy. Myślę, że wszystko zdecydujemy w momencie, jak będą zbiory, co się da zrobić z tego, co I mamy jak na to targach. będzie? Tak. A powiedz mi, na jakie wino lubisz? Tak, z ciekawostek, słodkie, półwytrawne, wytrawne, albo jeszcze jakieś specjalne? Lubię dobre wino. Ja zawsze lubię, ja taka dziwna trochę jestem, ale lubię takie, ja to lubię nazywać funky wino. No coś typu pomarańczowe wina, takie wina, które mają takie dziwne nuty smakowe, takie bardziej warzywne, trawiaste. Nawet takie są takie wina, które pachną kuwetą. Także ja lubię takie dziwne smaki i zapachy, ale jestem otwarta próbować i pić naprawdę przeróżne wina. Ostatnio się przekonałam na różowe wina, co wcześniej nie lubiłam, ale spróbowałam w ostatnich 2 lata bardzo dużo, bardzo fajnych różowych win, co jest dla mnie takie nowe. No, powiedz, po czym tam poznać dobre wino? Co to znaczy dobre wino? Dobre wino jest to, które ci smakuje. Myślę, że to jest, że wszyscy my mamy jakoś smak i zapach na inny sposób rozwinięte i lubimy różne rzeczy. Myślę, że to jest takie ważne. Myślę, że to jest pierwszy taki kryterium, czy mi smakuje, czy mi nie smakuje. Dobre wino, myślę, że musi ci tak wszystkie zmysły pobudzić i zapach, i smak, że myślę, że wino jest taka zabawa, żeby poczuć różne rzeczy, żeby powąchać, żeby pomyśleć, co to mogłoby być, bo uważam, że wino tak ukrywa różne ciekawe rzeczy w sobie. Takie aromaty. Tak. Od owoc tropikalnych, banan, marakuje, ananasy, do kosionej trawy, do szparag, do kamieni mokrych, nie wiem, mokrej sierści. Naprawdę przeróżne rzeczy i myślę, że i chciałabym, żeby ludzie podchodzili do wina w taki sposób zabawy, że kupisz wino, otworzysz wino, może być nawet najtańsze, nawet wino za 15-20 zł, że jak otworzysz to, żeby się pobawić, żeby powąchać, pomyśleć, co by to mogło być. I myślę, że to, co jest najważniejsze, że nie ma złej odpowiedzi w takim codziennym piciu oczywiście. A nie wiem, dla osób tam profesjonalnych, które się zajmują degustacjami i tak dalej, to zupełnie nie o nich chodzi, ale o takim codziennym piciu myślę, że to jest taka, że trzeba się z tym bawić po prostu, że to jest nic takiego poważnego.
No dobra, Nina, no to jest fajny gdzieś tam pomysł na jakiś tam wieczór, żeby kupić wino i właśnie je posmakować i trochę ten aromat może podelektować się, poczuć, nie tylko po prostu takim haustem, brzydko mówiąc, wypić je w kieliszka, tylko właśnie się trochę tym tak po. Bardziej właśnie tak jak powiedziałeś, zmysłami, szukałam ładnego słowa, ale nie umiem znaleźć na to delektowanie się winem. Ja ci nie pomogę. Powiedzieć jakieś nowe, ale myślę, że to jest bardzo fajna właśnie koncepcja, żeby trochę z tym winem. Oczywiście bez przesady, ale żeby trochę się zaznajomić i spróbować trochę inaczej. A Nina, jakbyś mogła powiedzieć, bo ty zrobiłaś coś w ogóle gdzieś tam takiego mega szalonego i odważnego, otwierając tutaj, czy tam goniąc za marzeniami trochę właśnie i otwierając tą winnicę i cały ten biznes w Polsce. Jakbyś miała albo mogła coś poradzić takim osobom, które właśnie szukają swojej drogi albo gdzieś tam mają w głowie jakąś koncepcję, swoją marzenie i boją się trochę, nie wiem, jakby brakuje im tego kroku i tego spróbowania, jakbyś miała jakąś poradę dla nich, albo słowo wsparcia, coś z twojego doświadczenia, czym mogłabyś się podzielić? Myślę, że taka ważna lekcja, którą ja się nauczyłam, jest robienie mimo strachu. I bo nie ma perfekcyjnego momentu na rozpoczęcie czegokolwiek. I zawsze będzie coś, co ci będzie przeszkadzało, i zawsze będzie coś, co będzie trudne. I zdecydowanie no, zacząć nowe rzeczy to jest strasznie przerażające i trudne, ale dopóki nie zaczniesz, to absolutnie nie wiesz, co cię czeka po tej drodze. I nie wiem, ja zawsze wcześniej byłam takim typem, że musiałam skończyć 10 tysięcy kursów, przeczytać 1000 książek, no po prostu cały internet przejść. Ale w momencie, jak jesteś z tą ziemią, to te książki to nic nie znaczy. Po prostu musisz zrobić błąd, pomyśleć o nim i powiedzieć: aha, okej, dobra, no to okej, to innym razem będę robić inaczej. Ale do momentu, dopóki nie zrobisz błąd, no to się nie nauczysz. No, nie musisz chodzić o błędy, oczywiście. Możesz robić fajne rzeczy i powiedzieć: a, super, fajnie, to zrobiłem fajnie. No to albo będę robić nadal tak samo fajnie, albo będę robić fajniej. I będę iść do przodu, ale trzeba iść do przodu. I myślę, że to jest taka kluczowa rada. Żałuję, że ją tak nie zrozumiałam dużo wcześniej, bo myślę, że dużo wcześniej bym zaczęła robić bardziej szalone rzeczy. Ale i nigdy nie jest za późno. Myślę, że to jest taki moment. I warto robić rzeczy, które się kocha i lubi, bo życie chyba za krótkie, żeby robić Nie, słabe rzeczy. no właśnie. Takie co mi się przesłanie wyłania z tego, co powiedziałaś, to właśnie bój się i rób, i działaj, bo tak naprawdę co się może najgorszego stać? W sensie można spróbować, nie wyjdzie, no trudno, to wtedy wiemy, że jakby zrobiliśmy coś może nie tak dobrze, albo możemy zrobić inaczej, ale będziemy już mieli to doświadczenie w sobie i taką możliwość po prostu poprawy tego błędu, jeżeli to był błąd, albo weryfikacji, że to marzenie czy ta chęć wcale nie była taką tą, która nam się wydawała na tyle fajną czy fascynującą nas. Bardzo Ci dziękuję, Nina, za tą Co? wiele. Jeszcze jak mogę jedną rzecz powiedzieć. Mam takie przeczucie, że w większości mi kobiety mamy coś takiego dziwnego, że uczono nas, że musisz robić wszystko na 1000%. Albo robisz na 1000%, albo nie rób. I to jest taka,
To jest takie kłamstwo, chyba I dlaczego największe na tym świecie, bo nie można robić zawsze na 1000%, bo to tak życie nie funkcjonuje absolutnie. Nawet nie można robić zawsze na 50%, ale lepiej zrobić coś małego na 20%, niż nie zrobić nic, bo nie jesteś na 1000%. I myślę, że to jest takie robienie, mimo tego, że nie jesteś ciągle w 100%. zrobione jest lepsze od doskonałego, nie? Tak. Ale nie zrobionego. Super, to jest bardzo fajne, że też że o tym mówisz, bo myślę, że czasem faktycznie nam brakuje, czasem, nawet bardzo często, nam brakuje tej odwagi, te trochę takie wzorce, modele, które gdzieś tam mamy w głowie, faktycznie nas blokują, a moglibyśmy już się uczyć i robić to, co chcemy faktycznie i zdobywać to doświadczenie. Bardzo, bardzo dużo takich życiowych z tym winem w tle historii i porad. Bardzo fajnie, Nina, że się zgodziłaś tym podzielić i porozmawiać i trochę ten jakby winny biznes, który u nas jeszcze w świadomości, mi się wydaje, trochę raczkuje w porównaniu do krajów gdzieś tam. No, powiedzmy, czy chociażby do Chorwacji, Włoch, czy Francji, tak, czy tych krajów, które takie właśnie nawet z filmów nam się gdzieś tam z tymi winnicami kojarzą. A tak naprawdę my sami mamy tutaj w Polsce też sporo do odkrycia, sporo do zrobienia. Bardzo fajnie, że też macie taką misję, mogę powiedzieć, tą edukację, bo to jest super fajne, że chcecie właśnie o tym. O, powodzenia, czekam na winko, kompot studio. Także myślę, że nie tylko wy, bo sporo ja na pewno też gdzieś tam będę kibicować i śledzić, bo to bardzo fajny projekt. Także cieszę się w ogóle, bo jakby, że przyszłaś z tą też swoją energią i trochę takim powerem tutaj po prostu nas zmotywować i z takiego wirtualnego kopniaka do działania. Bardzo, bardzo fajnie, że o tym mówisz. Jeżeli Wam się podobała rozmowa, dajcie nam znać w komentarzach albo reakcjami. Zaraz jeszcze powiem, gdzie Ninę możecie znaleźć w sieci, tak żebyście, jeżeli macie jakieś pytania albo chcecie śledzić jej działania, to na pewno Nina tam podpowie, pomoże i gdzieś tam będzie służyła radą i wsparciem. Także to na pewno zaraz powiem, ale jeżeli chciałabyś jeszcze, Nina, coś dopowiedzieć, to oczywiście proszę bardzo. No, chciałabym dopowiedzieć, że bardzo bym chciała tak zmotywować ludzi, żeby sprawdziły trochę tak polskie winiarstwo i kibicowali ludziom, oczywiście kupując wino i próbując, bo naprawdę polskie wina są bardzo fajne. I warto też wspierać takie inicjatywy, bo też trzeba mieć taką świadomość, że to jest super droga inwestycja, i że to jest inwestycja na lata i na generacje następne, i że takim kibicowaniem to tak daje nam to wszystkim takiego poweru, że chcemy lepiej, więcej i chcemy to robić. No, będziemy to robić niezależnie od tego, ale daje to takie poczucie, że robimy coś ze sensem. A także naprawdę polecam, żeby nie tylko naszą winnicę tam śledzić w internecie, ale też nawet odwiedzić winnicę. Polskie winiarze są bardzo otwarci. Jest coraz więcej enoturystyk, które przyjmują gości, i myślę, że to jest takie fajne doświadczenie. Może nie takie toskańskie, takie włosko-francuskie, ale też takie doświadczenie, że możesz mieć trochę tego świata z filmu,
a też niedaleko siebie, nawet w swoim województwie. A także myślę, że tak polecam, żeby sprawdzić. Super Nina. Ninę możecie znaleźć na Instagramie na pewno jako Raponina, to jest profil prywatny. Natomiast Winnica też jest na Instagramie. Nina to jest Winnica Prąd. pod prąd, także przeciwnościom, wbrew przeciwnościom i gdzieś tam na przekór kłopotom, których mam nadzieję jak najmniej na drodze. Także Winnica pod prąd i Raponina to są dwa profile, które możecie odwiedzić i które możecie kibicować i śledzić, bo myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa i faktycznie ten nasz gdzieś tam to poletko nasze w tym winiarskim świecie można po prostu wspierać właśnie czy taką dobrą energią i przekazywaniem tego wsparcia, czy zakupem po prostu wina, jak już ono będzie gotowe, bo jak słyszeliśmy, nie jest to wcale takie proste i szybkie. Także zapraszam Was tam serdecznie. Jeżeli jeszcze nie znacie mnie i mojego profilu, to też zapraszam na przystanek internet. Będą też takie rozmowy z innych branży, także zapraszam serdecznie. Jeżeli ciekawi Was ten temat albo temat marketingu i social mediów, to serdecznie zapraszam. A tymczasem jeszcze raz, Nina, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że sporo takich w ogóle otwierających głowę też informacji o. Tak naprawdę mam wrażenie, że każda z tych rozmów kurczę, otwiera nam takie jakieś pewne klapki, bo czasem żyjemy w takich bańkach i nie o wszystkim wszystko wiemy, a tymczasem jak właśnie pojawia się taka osoba z pasją, z ogniem gdzieś tam w oczach i mówi o tym wszystkim, to jest takie w ogóle inny odbiór. Także dziękuję, że się zgodziłaś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo, bardzo fajnie, że ten temat w ogóle wyszedł, bo gdzieś tam mam wrażenie, że ten winiarski świat jeszcze tak powoli wychodzi do ludzi, że jest troszkę zamknięty, natomiast tak jak widać, są to super, super ludzie z pasją i energią. Także dziękuję Ci, Nina. No i dziękuję Wam Dziękuję. wszystkim, że oglądaliście, że byliście z nami. Mam nadzieję, że zmotywowałyśmy Was albo zainspirowałyśmy do chociaż małego kolejnego kroku w kierunku swoich planów czy marzeń. Trzymamy kciuki. Za po prostu podążanie swoją ścieżką, za realizację marzeń, bo jak widać, chociażby na przykładzie Niny da się i to jest fajne i można gdzieś tam jakby, o, no właśnie, żyć. Kiedy ciąg dalszy i degustacja, Nina? Może Niedługo. tym razem u ciebie, jak już trochę się tam to, co ma dojrzeć, dojrzeje i będzie można z tym działać. Dokładnie, dokładnie. To mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy ponownie i zobaczymy, czy to stacjonarnie, czy online'owo, ale mam nadzieję, że po prostu ten biznes Wam też rozkwitnie i będę trzymać mocno kciuki. Także jeszcze raz dzięki wielkie, dzięki, że byliście, no i dobrego wieczoru. Teraz, jeżeli chcecie, to i macie w domu lampkę albo buteleczkę wina, albo sklep blisko i macie ochotę, oczywiście jakby Z nie. umiarem i odpowiedzialnie. A to też są wina bezalkoholowe, co prawda trochę inne, ale też można. Także zachęcamy do próby i degustacji, tak jak ktoś napisał. No i miłego tego poniedziałkowego wieczoru. Niech ta energia i moc krąży przez cały tydzień gdzieś tam między nami. No, więc jeszcze raz dzięki wielkie, no i miłego Dziękuję. wieczoru. Trzymajcie się, Miłego wieczoru. Cześć, dzięki. pa, pa. Pa, pa. Pa.